Cześć! Słuchajcie, próbuję to ustawić i wcale nie mogę zupełnie się dogadać z moim nowym sprzętem. On mi dużo jakoś przybliża bardziej. Aj, jest nie tak w ogóle, jakbym chciała, żeby było. No trudno, musi wystarczyć. Mam nadzieję, że przynajmniej. Bajzel z tyłu, jak zwykle. Mam nadzieję, że przynajmniej dobrze mnie słychać i dobrze mnie widać. Co potwierdzicie w którymś z komentarzy. Ktoś się w końcu ujawni. Widzę, że już są cztery oczka, a to znaczy, że poszło. Jeśli się zmieściłam w czasie zaplanowanej tej transmisji, to powinniście zacząć dostawać właśnie powiadomienia o nowej transmisji, że już jesteśmy live. Poszła łapka w górę, a to znaczy, że poszło, że transmisja też poszła i że już wszystko widać i wszystko słychać. Bardzo dobrze. Wszystko krzywo, no cóż. Taki sezon mamy ślubny, więc w pracowni jest po prostu Armagedon, jak to mówią, eksplozje i wybuchy na okrągło. Od 2 tygodni nic, tylko gasimy pożary, więc trudno szukać jakiegoś porządku i ładu. Zresztą Karolinie dzisiaj wysyłałam zdjęcia. Jak wygląda mój stół, który miał służyć wyłącznie do pakowania paczek. W tym momencie nie ma miejsca na nim, żeby położyć jakąś paczkę, ale to jeszcze z miesiąc i już będzie można posprzątać w pracowni, bo już będzie taki schyłeczek sezonu ślubnego. Ale to jest oczywiście nie o tym spotkanie, bo spotykamy się tutaj na transmisji cotygodniowej. Na naszym fanpage'u Biznes bez cukru. Dla tych, którzy są tutaj po raz pierwszy, którzy nie wiedzą, kim jestem. Nie wiecie, co to jest za projekt. Chciałabym powiedzieć Wam, że projekt Biznes bez cukru jest projektem dedykowanym rękodzielnikom i pasjonatom wszelkiego rękodzieła, którzy chcą rozwijać swoją pasję w kierunku biznesu, którzy chcą przekuć swoje hobby, swoje rękodzieło, tak aby ich swoje rękodzieło stało się taką podstawą, bazą do biznesu. Dla tych osób, które pragną rozwijać swoje marki handmade, powiększać je i zdobywać w ogóle świat rękodzielniczy swoimi łapkami, to jest właśnie projekt dla Was. Tutaj na fanpage'u spotykamy się co tydzień we środę o godzinie 19, z maleńkimi wyjątkami, bo odkąd mamy tę transmisję, jedna transmisja się nie odbyła, bo tam potrzebowałam po prostu chwilę przerwy. I co? I na tych spotkaniach, takich jak dzisiaj, na spotkaniach Q&A, wy zadajecie mi pytania. Ja odpowiadam na Wasze pytania. Często mówię, że odpowiadam na wszystkie pytania, ale oczywiście odpowiadam na pytania, które dotyczą promocji, sprzedaży, marketingu, rękodzieła, bo tym się tutaj zajmujemy. Po drugiej stronie kamerki już czuwa nad nami moja siostra i partner w biznesie. Obie od lat prowadzimy marki Handmade, markę Pillow Design, która jest już takim liderem biżuterii ślubnej tekstylnej w Polsce. Marka ma ponad 10 lat i przez ten czas naprawdę doczekała się takiego momentu, w którym jest już rozpoznawalna, znana, panny młode nas polecają. Doczekaliśmy się wielu publikacji w wielu magazynach drukowanych, w mediach, w telewizji, także marka nam się naprawdę bardzo ładnie rozrosła. Karoliny Marka to Shoot the Sparrow. Też pięknie się rozwija. W tym momencie nie wiem, czy mogę zdradzić, a w zasadzie to już zdradzałam. Karolina pracuje nad kolekcją. W sumie to nie jest tajemnica, bo już informacja poszła z Anią Wyszkoni, więc też bardzo ładnie to się wszystko rozwija. Wspólnie prowadzimy stacjonarny butik ślubny, ekskluzywny butik ślubny w Lublinie, z naszym rękodziełem oczywiście. No i tutaj nasz kolejny jakby projekt, ponieważ mamy obie trochę takie ADHD, to właśnie jest ten projekt bez cukru, w którym dzielimy się tą naszą wiedzą, tym naszym doświadczeniem, które no pozwala nam żyć z naszego rękodzieła, prowadzić nasze firmy tak, że nie musimy po prostu chodzić do pracy. Taki normalnej jest to do zrobienia. I po tym krótkim wstępie, oczywiście mam pewne pytanie na rozbieg, zanim wy się zastanowicie, o co chcecie nas zapytać. Oczywiście już możecie zadawać pytania w komentarzach. Hej Ewa, hej Patrycja, czekajcie, przywitam się, bo widzę, że już kilka osób. Cześć Weronika, cześć Kama, cześć Barbara. Cześć dziewczyny, fajnie, że jesteście. Dawajcie jakieś pytania, jeśli macie, piszcie w komentarzach, na pewno na nie odpowiem. Natomiast mam bardzo fajne pytanie na rozbieg. Pytanie, które pojawia się
bardzo często, które pojawia się i u nas na grupie od czasu do czasu, które pojawia się na innych grupach rękodzielniczych, pojawia się na grupach biżuteryjkowych bardzo często. I często dotyczy tych rękodzielników, którzy dopiero zaczynają, ale również tych, którzy przeprowadzają duże zmiany. Na przykład pojawiają się wtedy, kiedy rękodzielnik zmienia branżę, zmienia w ogóle profil swojej działalności, przerzuca się na nową technikę, na nowy produkt. No i właśnie wtedy pojawiają się takie wątpliwości, takie pytania, od czego zacząć. I ponieważ to pytanie rzuciło mi się w oczy przez ostatni tydzień kilka razy w kilku miejscach, pomyślałam, że to jest dobry pomysł. Hej Aneta, hej! Że to jest dobry pomysł, żeby dzisiaj, zanim Wy napiszecie swoje pytanie w komentarzu, żebym ja zaczęła od tego właśnie pytania, od czego zacząć. Zastanawiałam się nad tym pytaniem dzisiaj cały dzień, bo chciałabym Wam coś takiego mądrego powiedzieć, żebyście wyszli uposażeni w jakąś wiedzę, w jakiś pomysł, szczególnie właśnie ci, którzy zaczynacie lub ci, którzy zmieniacie profil swojej działalności. I wyróżniłam takie trzy... Oczywiście, ja nagrywam i moje zwierzęta sobie przypomniały, że jestem. Wyróżniłam takie trzy obszary, w których uważam, że tej pracy na samym początku trzeba włożyć najwięcej, bo ona da najszybciej najlepsze efekty. To nie znaczy, że to są jedyne obszary, w których należy pracować i to nie są jedyne rzeczy, które trzeba zrobić, natomiast to jest absolutna podstawa, bez której będzie Wam bardzo trudno pójść do przodu, bez której będzie Wam bardzo trudno rozwijać swoją markę i bardzo będzie Wam trudno skutecznie sprzedawać, bo możemy sobie mówić o pasji, co chcemy, możemy sobie mówić, że to jest praca sercem, że to jest nasze hobby, że to jest coś, co kochamy robić, ale koniec końców, na samym końcu każdego z tych wywodów chodzi o to, żeby zarabiać pieniądze, żeby nie wyrzucać pieniędzy w błoto, żeby to nie było nasze bardzo drogie hobby, tylko żeby móc tą pasję przekuwać również, monetyzować po prostu. I pierwszym z takich obszarów, jak pierwsza taka rzecz, o której trzeba się zastanowić, nad którą się trzeba zastanowić w momencie, kiedy zaczynacie lub w momencie, kiedy zmieniacie swój profil, to jest to, czy ktoś to już robi, czy taki produkt istnieje. I wbrew pozorom, nie ma tutaj dobrej albo złej odpowiedzi, nie ma tutaj dobrej albo złej sytuacji. To znaczy, w zależności od tego, czy znajdziecie taki produkt już na rynku, czy też nie, od tego będą zależeć Wasze kolejne kroki. Bo jeżeli taki produkt już istnieje, to wbrew pozorom macie łatwiej, macie ułatwioną robotę, dlatego że możecie popodglądać, możecie powyciągać wnioski z tego, co już jest. To jest bardzo, bardzo dużo. Wbrew pozorom to Wam da naprawdę całą masę informacji i mówię to nie po to, żeby zachęcać Was do tego, żeby kopiować cudze pomysły, żeby kopiować coś, co ktoś robi, a do tego, żeby analizować i obserwować i zrobić coś lepiej lub inaczej, ale mając na uwadze pewne, jakby pewną analizę i pewne wnioski, które wyciągniecie z tej podobnej działalności. Oczywiście bardzo się pilnujemy, żeby nie skopiować czyjegoś pomysłu, żeby nie iść w czyjeś buty, dlatego że mówiłam to też na naszym kursie Bezcukrowa dycha. Jeżeli skupicie się na tym, żeby kogoś kopiować, czy do kogoś się upodabniać, nigdy nie będziecie prawdopodobnie tak daleko jak ten ktoś, bo ten ktoś już rozpoczął dużo, dużo wcześniej, pewnie ma teraz większy budżet, większą świadomość i dużo rzeczy robi lepiej, bo ma doświadczenie, ale po to to robicie, żebyście nie startowali na golasa, że tak powiem. Macie taką próbę badawczą, taki obszar, z którego możecie wyciągać wnioski dla siebie i analizować, co możecie robić lepiej i jak podać produkt inaczej. Bo tylko wtedy zostaniecie zauważeni przez klientów na rynku. Jeżeli coś, czymś się wyróżnicie, coś będzie po prostu innego, takiego, co zwróci uwagę klientów na dany produkt. Bo jakby dysponując małym budżetem na samym początku, tym się wybijacie. Drugi obszar, który jest ultra ważny, to już po tym, jak przeanalizujecie sobie, czy takie coś... Aha, bo nie powiedziałam, bo powiedziałam o jednej sytuacji, że zakładamy, że taka
taka rzecz istnieje, jest na rynku i wyciągamy wnioski, obserwujemy tą firmę, która to nawet nie musi być firma rękodzielnicza, zauważcie, to może być jakakolwiek inna firma, to może być reseller po prostu jakiegoś gotowego produktu. Natomiast zakładamy, że jest to produkt taki komplementarny, przepraszam, substytucyjny do waszego produktu, nie? Że możecie wyciągnąć dla siebie jakieś konkretne wnioski. A w sytuacji, w której wprowadzacie na rynek zupełnie coś innego, to też nie jest tak, że skoro nie ma nikogo na rynku, to jest źle. Jest inaczej, jest trudniej troszkę, bo tą całą robotę musicie sami wykonać i te wszystkie analizy, to wszystko jakby leży od samego początku, od zera w waszych rękach i w waszych głowach, ale daje wam to taki przywilej do tego, żeby być pierwszymi na rynku i to też jest nie do przecenienia. Pillow Design była pierwszą marką w Polsce, która się wyspecjalizowała, jakby sfokusowała na biżuterii ślubnej, sutasz. Oczywiście tego sutaszu było Był sutasz na rynku, potem z czasem jego było coraz więcej, ale jako pierwsza w Polsce skupiłam się wyłącznie na biżuterii ślubnej i wyłącznie na temacie ślubnym. Dzięki temu, pomimo tego, że po 10 latach prowadzenia działalności ślubnego sutaszu na rynku jest potąd, albo i potąd, albo jeszcze wyżej, to o Pillow Design się mówi, to Pillow Design się poleca, dlatego że byliśmy pierwsi. I takie sytuacje, w których coś jest już na rynku i możemy wyciągnąć wnioski lub czegoś nie ma i jesteśmy pionierami w danej dziedzinie, mają swoje wady i zalety, mają swoje mocne i słabe strony i trzeba się skupić na tym, żeby wykorzystać to, co jest w tej sytuacji dobrego, czyli w sytuacji, w której możemy się porównać i mamy gdzie podpatrzeć. Analizujemy te dane, które jesteśmy w stanie wyciągnąć, patrząc się na konkurencję, a w sytuacji, w której jesteśmy pionierami na rynku, zastanawiamy się, jak jeszcze szybciej, jeszcze bardziej wryć klientom w głowy to, że jesteśmy pierwsi i najlepsi i że każdy po nas będzie już tylko naśladował. Bo to też można zrobić i można to zrobić etycznie, można to zrobić ładnie, może nawet doprowadzić do sytuacji, w której klienci sami będą wyciągać takie wnioski bez waszego bezpośredniego udziału. I więc to jest taki pierwsza taka rzecz, o której należy pomyśleć na samym początku, w momencie, kiedy zastanawiacie się, czy otwierać taką firmę, nie otwierać takiej firmy, zajmować się tym rękodziełem lub nie, lub jeżeli zmieniacie profil. Drugi obszar, klient i badanie rynku. Język mi kiedyś odpadnie od w kółko mielenia tego tematu. Badanie klienta idealnego, analizowanie klienta idealnego to jest coś, co musicie zrobić jako drugi krok, zaraz po tym pierwszym, po tym stwierdzeniu, czy już jest coś takiego na rynku, czy nie. Następny krok to jest analiza klienta, do kogo będziecie sprzedawać, przepraszam, komu, do kogo będziecie kierować swoją ofertę. Dlatego, że od tej analizy będzie zależało to, aha, już wiem, czemu tak ciemno. Będzie to, czy będziecie skutecznie sprzedawać, czy wasze komunikaty będą dostosowane do klienta, który będzie miał pieniądze i będzie miał pieniądze na wasz produkt. Odsyłam was do naszego bloga, tam są artykuły o kliencie idealnym. Odsyłam was... chyba był taki temat też poruszany na grupie, na live'ie którymś. Oczywiście odsyłam was do naszego e-booka, bo e-book jest naprawdę świetny, zgarnia świetne recenzje i dowiecie się z niego naprawdę bardzo dużo cennej wiedzy. Dziewczyny, napiszcie w komentarzach i chłopaki, przepraszam, bo chłopaki też pokupowali, że e-book jest naprawdę dobry i to nie jest ściema po to, żeby was nakręcić i naciągnąć na kolejny wydatek, na jakąś kolejną bezsensowną książkę czy bezsensownego e-booka. To jest e-book, który zostawi was uposażonych w naprawdę konkretną wiedzę i narzędzia do tego, żeby przeanalizować ten rynek. Ja wam powiem bardzo w takim szybkim skrócie, że tej wiedzy po prostu potrzebujecie. Nie wiedząc, komu sprzedajecie, nie będziecie wiedzieć, co sprzedajecie, nie będziecie wiedzieć, jak mówić do tego klienta, nawet nie będziecie wiedzieli, na co to, jakby nic nie będziecie wiedzieć. Wiedząc, mając przeprowadzoną dobrze analizę klienta idealnego, będziecie w stanie tak choćby robić fotografie, żeby wrażliwi na te fotografie byli wyłącznie wasi klienci, bo wy nie potrzebujecie nikogo innego, nie potrzebujecie paczaczy, nie potrzebujecie podziwiaczy, nie potrzebujecie tego, żeby konkurencja o was mówiła, nie potrzebujecie tego, żeby wasi znajomi wiedzieli.
Tego nie potrzebujecie. Jedyne, czego potrzebujecie, to jest klient, który będzie Wam płacił za Wasz produkt. I żeby go przyciągnąć, żeby wiedzieć, czym go przyciągnąć, żeby wiedzieć, w jaki sposób go przyciągnąć, musicie wiedzieć, kim on jest, co lubi, co go pociąga, czym się interesuje, gdzie jeszcze robi zakupy, dlaczego szuka takich rzeczy, a nie innych, jaką potrzebę zaspokajacie, czy jakie pragnienia zaspokajacie, gdzie jeszcze robi zakupy oprócz tych miejsc, w których są Wasze produkty. Z czym łączy Wasze produkty, do kogo mówi, jakie gazety czyta, jakie książki czyta, jakie filmy ogląda, czy to jest ktoś, kto gapi się nocą w telewizor, czy raczej używa YouTube'a i Netflixa. To wszystko da się zrobić, to wszystko i te wszystkie informacje dadzą Wam naprawdę cały arsenał narzędzi, którymi możecie się posługiwać do tego, żeby Wasze komunikaty sprzedażowe były skuteczne i żebyście przyciągali właśnie tych klientów. Nie tych, którzy powiedzą, ale super, no to pa, tylko tych, którzy powiedzą, może nawet nie powiedzą, że jest super, tylko pójdą i kupią, bo to na nich musicie się skupić. I trzeci obszar, trzeci najważniejszy obszar z tych trzech takich wstępnych, o których musicie pamiętać, to jest produkt. Bardzo często jest tak, że sprzedajecie zupełnie co innego, niż Wam się wydaje, że sprzedajecie, bo jeżeli na przykład produkujecie ubrania, to tak naprawdę nie sprzedajecie ubrań, tylko sprzedajecie na przykład, jeżeli kupują Wasze ubrania nastolatki, to sprzedajecie poczucie tego, że się jest takim cool w grupie i sprzedajecie, pamiętajcie, że jeżeli Waszymi klientami są dzieci, to tak naprawdę klientami są ich rodzice, bo to oni płacą za te produkty, więc sprzedajecie rodzicom poczucie, że są fajni, że wspierają swoją młodzież z tymi wyluzowanymi, fajnymi rodzicami, na przykład, oczywiście to jest przykład, nie? I musicie patrzeć na te koszulki, czy te bluzy, które produkujecie. Nie, że to jest bluza, koszulka, tylko że to jest na przykład wdzięczność dziecka, które otwiera paczkę na urodziny, bo tam jest produkt, który jest modny i który, o którym rodzic wie, że sprawi, że jego dziecko będzie się czuło fantastycznie w szkole i będzie wiedziało, że to fantastyczne uczucie zawdzięcza swojej mamie. I kierujecie te wszystkie przekazy marketingowe, te wszystkie zdjęcia, opisy, piszecie je tak, żeby nacisnąć na te czułe punkty rodzica, który chce po prostu w oczach swojego dziecka być takim guru, bo pamiętajcie, że w przypadku produktów dla na przykład młodzieży musicie brać pod uwagę to, że u młodzieży rodzice już dawno stracili autorytet, że tak powiem, już dawno przestali być guru, gdzieś w okolicy, nie wiem, 9-8 roku życia i do momentu, kiedy dzieci wyprowadzą się z domu, bo wtedy nagle wraca ten autorytet mama, tata, kiedy trzeba przyjechać z powrotem po słoiki, bo się skończyło żarcie, ale do tego momentu oni cały czas pragną z powrotem w oczach swojego dziecka stać się autorytetem. Więc jeśli macie produkty, które kierujecie do nastolatek, już wiecie, że Waszym produktem to nie jest bluza czy koszulka, tylko Wy sprzedajecie tą możliwość wykazania się, urośnięcia w oczach dziecka rodzica. Mam nadzieję, że przykład był na tyle obrazkowy, że zaczailiście, o co mi chodzi. I tak czuję, że od samego startu tego live'a idę takim słowotokiem, ale mam nadzieję, że wśród tej fali słów po prostu zrozumieliście, o co mi chodzi. Czyli po pierwsze sprawdzamy, czy jesteśmy pierwsi, czy jest produkt taki, czy usługa na rynku już istnieje, po to, żeby zebrać odpowiednie dane lub odpowiednio od samego początku profilować sobie naszą działalność, czy nasze komunikaty odpowiednio komponować. Po drugie, bardzo dobra, bardzo dokładna, naprawdę dokładna analiza klienta idealnego. I po trzecie, dokładne zastanowienie się, co właściwie sprzedajecie, bo to nigdy nie jest, ja nie sprzedaję biżuterii ślubnej, ja sprzedaję harmonijny, spójny look i takie poczucie, że panna młoda czuje się jak księżniczka, ja to sprzedaję. Więc każdy z Was powinien się zastanowić, co właściwie sprzedaje, bo to nigdy nie jest ten produkt, który pakujecie do pudełka i wysyłacie. I pojawiły się pytania, więc złapałam zadyszkę, a nie wzięłam sobie, o, rozpłynął mi się nawet ten, jak miło. Błyszczyk. Dobrze, nie po zębach. Zapałam zadyszkę, a nie mam nawet wody, wiecie? Nie mam. Nic.
Ani kropelki nie wzięłam. Czekajcie, szukam. Jest pytanie. Hejka, ja mam konkretne pytanie z dziedziny kosmetyki handmade. Czy one muszą mieć atest? Mam kilka kosmetyków, które robią furorę wśród znajomych, ale boją się je sprzedawać. Wiecie co, coś wam pokażę. Po pierwsze, nie odpowiem ci na to pytanie tak, jakbyś chciała, dlatego że nie jestem prawnikiem ani radcą prawnym i nie wiem. Nigdy się nie interesowałam tym, aczkolwiek rozsądek, zdrowy rozsądek nakazuje mi jednak patrzeć w kierunku tym, że jeżeli wprowadzasz jakiś produkt na rynek, to on musi mieć atest, jeżeli to jest kosmetyk lub żywność lub zabawka dla dziecka, to skoro zabawki, a co do tego nie mam żadnych wątpliwości, podlegają tym przepisom i trzeba mieć, no, mieć atesty na zabawkę, tak zdaje się tym bardziej... Wydaje mi się, że są takie przepisy dotyczące kosmetyków, ale na Twoim miejscu, zanim sprzedałabym pierwszy produkt, zanim napytałabym sobie biedy, odpaliłabym te 150-200 zł na poradę prawną. To nie są aż tak wielkie pieniądze, które zmienią cokolwiek w sytuacji każdego startującego przedsiębiorcy, bo to jest naprawdę niewielka kwota w porównaniu z tym, co Was czeka. Ciebie czeka na dalszej drodze tworzenia tej marki, tworzenia tej firmy, a warto na samym początku już pewne sprawy sobie wyjaśnić i mieć taki święty spokój i spokojną głowę i móc skupić się właśnie na rzeczach, które będą miały wpływ na sprzedaż, na to, żebyś zarabiała pieniądze na tym rękodziele, niż głupio wpaść, że ktoś Cię poda do sądu, bo nie wiem, spuchło mu gardło i to może nawet nie być Twoja wina, ale może się okazać, że na opakowaniu nie zaznaczyłaś, że w tym samym pomieszczeniu, nie wiem, co jest wykonywane mydełko, było wykonywane ciasto orzechowe i mogą być szczątki orzechów w tym mydle. No to jest takie ekstremum, które podaję, ale na Twoim miejscu zamiast pytać, nawet nie pytałabym się na grupach rękodzielniczych, nie pytałabym się koleżanki, kolegi, który słyszał albo wydaje mu się, że wie, poszłabym od razu prosto do radcy prawnego i w ciągu godziny będziesz miała wyłuszczone wszystkie zagadnienia dotyczące tego problemu. Ja sobie wzięłam, bo patrzcie, to jest taki sztywcik, aby zareklamuję, tutaj często, jak mi się zdarza, to reklamuję rzeczy, które są super. To jest sztyft taki bananowy Ministerstwa Dobrego Mydła, polecam Wam dziewczyny i to właśnie jest taka rodzinna, ręczna manufaktura i wzięłam po to opakowanie, żeby zobaczyć, tak, są jakieś atesty, nie mam pojęcia co to jest i co to oznaczają te cyferki, ale mają tutaj, wiecie, mają jakieś takie jakieś oznaczenia, więc myślę, że to tutaj na dnie jest data i jest mnóstwo jakichś takich cyferek, więc myślę, że to ma znaczenie. Patrzę dalej. Olga. Olga pyta. Hej, mam pytanie. Czy przy zaczynaniu współpracy z multibrandem warto tworzyć produkty dedykowane mu, które tylko w tej galerii będą dostępne? To zależy. To zależy na czym miałaby się opierać ta współpraca. Bo jeżeli to jest taki multibrand, jak na przykład Pacanera, to też zależy od tego, czy masz moce przerobowe, chęci i jak chcesz budować swoją markę. Ja przy takich multibrandach nie szłabym w tym kierunku. Pamiętajcie, że zawsze najlepiej najlepsze kąski zostawiać na własnej stronie, najlepsze kąski zostawiać dla naszych bezpośrednich klientów i przyciągać ich tymi najlepszymi kąskami do naszych własnych stron. Natomiast z multibrandami oczywiście jest warto, bardzo warto współpracować, ale musicie sobie się zastanowić, czy chcecie klientów swoich przyprowadzać do tego multibrandu, gdzie tam jest bardzo dużo rozproszeń, gdzie są inne konkurencyjne firmy, gdzie taki klient zanim kupi coś u Was, przejrzy jeszcze 15 innych produktów i 15 innych ofert czy 15 innych firm. I tam szansa sprzedaży może maleć właśnie w takim kontekście, czy zatrzymać te najlepsze kąski i przyciągać tego klienta do siebie. Pamiętajcie, że multibrand robi za Was robotę przyciągania klientów, oni mają swoją bazę swoich klientów, a Wy płacąc im prowizję, płacicie tę prowizję za to, że możecie czerpać z tej bazy, także jakby ja podchodzę do tych współprac z multibrandami, że oczywiście
Polecam je, jeżeli, bo też mam taką sytuację, że w tym momencie na naszej stronie internetowej nie ma koszyka zakupowego i zautomatyzowanych zakupów. A jeżeli ktoś nie ufa kupowaniu w drodze mailowej czy w drodze wiadomości prywatnych, to oczywiście, że odsyłam do Pakamery na przykład, gdzie może sobie po prostu przeklikać i zapłacić przelewem czy kartą kredytową. Ale ja traktuję tę współpracę w ten sposób, że nie odciągam klientów, którzy przyszli z multibrandu na moją stronę, bo uważam, że skoro to są klienci danego multibrandu, ten multibrand znalazł tego klienta dla mnie, należy się mu zapłata w postaci prowizji, ale też swoich klientów tylko w wyjątkowych sytuacjach odsyłam do takiego multibrandu. Ja raczej zatrzymuję ich u siebie i raczej buduję renomę swojej firmy na bazie swojej strony internetowej. Ależ mi zaschło w gardle. Dlaczego nie mam nic do picia? Czekajcie. W temacie kopiowania mam pytanie. Ostatnio coraz częściej, to Iwona pyta, coraz częściej jestem świadkiem, jak na różnych grupach dziewczyny rozkładają na czynniki pierwsze cudzą biżuterię. Na przykład kolczyki z Shibori, Sereny albo ażury Gosi Sowy. Według mnie taka analiza, tak to jest zrobione, ma na celu późniejsze powielanie tych autorek. Robi to nawet osoba, która na swoim kanale utrzycia sutaszu. Co o tym sądzisz? Powiem tak. Jeszcze 2 lata temu takie rozkminy, które przecież ja też jestem na tych grupach, na wielu z tych grup jestem i widzę te rozmowy. Takie rozkminy doprowadzały mnie po prostu do szału, dlatego że opracowanie sposobu wykonywania tej ażurowej biżuterii zajęło mi naprawdę długo, wiele prób i błędów, wiele takich naprawdę godzin spędzonych na tym, na kombinowaniu, jak zrobić produkt, z którego moja klientka będzie zadowolona i udało mi się to zrobić. Wiem w tym momencie, że moja ażurowa biżuteria nie dość, że jest trwała, nie odkształca się, jest płaściutka, nie ma tej takiej wielkiej dupy z tyłu, jest podbita punktowo, nie ma żadnych łat z skóry czy z filcu. Jestem bardzo z tego dumna i bardzo zadowolona. Ostatnio udało mi się opracować nawet szablony do tworzenia łuków, tak żeby one były równiusieńkie i z tych szablonów też jestem bardzo dumna. Jeśli chodzi o takie osoby, które... Ja wiem, które to są osoby. Widzę przecież w ich pracach bardzo mocne inspiracje. Ale powiem tak. Miewam klientki, które kupują u takich osób kolczyki, które udają moje. I często bywa tak, że te osoby kupują u mnie moją biżuterię, tamtą, ponieważ była robiona na zamówienie, nie mogą jej zwrócić, ale zastanówcie się, kto tak naprawdę zyskuje w takiej sytuacji, a kto tak naprawdę traci, bo traci wyłącznie ten, kto kopiuje. Osoba, która jest kopiowana, nigdy nie traci, wbrew pozorom, naprawdę. Jeżeli jesteście osobami twórczymi, osobami, którym głowa kipi od nowych pomysłów, które macie takie ADHD twórcze, ja mam twórcze ADHD i bardzo dużo, bardzo nowych takich nowatorskich, powiedziałabym, pomysłów, jeśli chodzi o sutasz, wprowadziłam na rynek, z niektórych zrezygnowałam, dlatego że zostały skopiowane tak często, że a ja tak mało przyłożyłam pracy do tego, żeby obsikać swój teren dostatecznie mocno, że one się rozmyły i przestały być moje, więc odpuściłam je sobie i mam taką satysfakcję, że coś tam zrobiłam, wiem, że to jest moje, ale jakby okej, ja to sobie odpuściłam, bo tak jak powiedziałam, nie miałam tyle czasu, tyle energii, ani tyle chęci, żeby obsikać ten teren wystarczająco mocno i zostały te rzeczy po prostu tak rozmyte, one się rozeszły, teraz robi je co druga osoba. I skąd po prostu straciłam wątek i nie pamiętam, jaki był początek tego zdania. Ale chodzi mi o to, że jeżeli jesteście osobami twórczymi, jeżeli macie w sobie taką ciągły głód tworzenia czegoś nowego, pamiętajcie, że wy nigdy nie zostaniecie bez pomysłu na coś nowego. Jeżeli dobrze zrobicie analizę swojego klienta idealnego, to zawsze stworzycie coś, co ten klient będzie chciał kupić i coś, co temu klientowi się spodoba i to wasze produkty będą się podobać temu klientowi, nie produkty tej osoby, która kopiuje. I pamiętajcie, że takie osoby, które kopiują, które nie pracują nad tym, żeby się wyróżniać na rynku, one całe życie będą gonić w piętkę za wami, będą
gonić w piętkę za osobami, które naśladują, które kopiują, że za osobami, które są kopiowane i nigdy, nigdy ich nie dogonią, bo nie mają w sobie tego pierwiastka twórczego, tego czegoś, co ich by zastopowało, takiej, powiedziałabym, twórczej, takiego twórczego sumienia, takiego barometru, że nie, to jest za daleko, to mi się podoba, to jest świetne. Ja też często, naprawdę często, szczególnie jeśli oglądam zagraniczne strony artystów, którzy tworzą z sutaszu, wpadam na takie piękne profile, na takie piękne strony i widzę rzeczy, które są po prostu cudowne, o których wiem, że nie ma ich w Polsce i mogłabym bardzo szybko i bardzo zupełnie bez wysiłku zaciągnąć ten pomysł i udawać, że jest mój. Ale nie robię tego. To nie przychodzi łatwo, bo pokusa zrobienia czegoś takiego jest naprawdę duża w każdym z nas. Ale trzeba znaleźć w sobie takie sumienie, które Wam nie pozwoli i to nawet nie chodzi o to, że w życiu należy się w życiu należy postępować po prostu godnie i uczciwie i tak, żeby sobie spojrzeć kiedyś w lustro i nie krzywić się na widok swojej twarzy odbitej w lustrze, ale to jest też niedobre dla waszego biznesu, bo jeżeli wy będziecie budować biznes, będziecie budować swoją markę, swój styl tylko na bazie takiej, co ktoś wymyśli, to nigdy, nigdzie nie dojdziecie. Naprawdę, daję sobie dwie ręce i dwie nogi obciąć, że to nie jest dobra droga. To jest droga donikąd, bo czym innym jest podążanie za trendami, czym innym jest wpisywanie się w trendy modowe i jeżeli w danym sezonie modny jest kolor zielony i muszelki, to tak jak was tam jest 44 w tym momencie, tak każdy z was może wymyślić swój sposób na kolor zielony i muszelki. To nie znaczy, że musicie rezygnować z motywów, które są modne. Wręcz przeciwnie, trzeba brać te motywy, śledzić trendy modowe, brać to, co będzie modne i przerabiać to na swoją modłę. Jeżeli nie macie w sobie takiej siły, żeby się powstrzymać przed tym kopiowaniem, nie zaglądajcie na strony i miejsca osób, o których wiecie, że są bardzo takie kuszące. Bo po co? Po co się wpędzać? Naprawdę lepiej jest zrobić jedną kolekcję, która będzie się wyróżniała, niż 15, które będą udawały, że nie są czyjeś. A są. Klienci nie są głupi, klienci nie są ślepi, klienci to widzą. Jeszcze nawiązując do takiej sytuacji, jeżeli widzicie, że są takie dyskusje w grupach i widzicie, że osoby sobie radzą i rozkminiają, jak to jest zrobione, to już pozostawiam waszej jakby decyzji, czy się odzywać, czy to po prostu patrzeć na to z takim przymrużeniem oka i z takim podejściem, może kiedyś te osoby zrozumieją, może kiedyś dotrze do nich, że to nie jest dobry pomysł i że on nigdy nie przyniesie im owoców w postaci na przykład rozpoznawalności czy wysokiej sprzedaży, bo no, kopiowanie zawsze zostanie tylko kopiowaniem i oczywiście można żyć z kopiowania, jak ktoś chce być kopistą, ale trudno wtedy powiedzieć o sobie, że się jest projektantem, trudno powiedzieć o sobie, że się dostarcza jakiejś nowej jakości ludziom na rynku danym, jeżeli się tylko po prostu czerpie od kogoś i z czegoś. No i na koniec dnia trzeba sobie popatrzeć w lustro, choćby myjąc zęby przed spaniem i warto to zrobić z takim poczuciem, że ale jestem zajebista, w ogóle nie zrobiłam niczego takiego beznadziejnego dzisiaj, nie skopiowałam, nie powstrzymałam się tym wszystkim takim niefajnym praktykom. Ojeju, ale dzisiaj się rozwlekam, słuchajcie. Nie wiem, czy wy w ogóle mnie jeszcze słuchacie, czy już macie dość, właśnie dajcie znać, bo taką falą słów was dzisiaj zalewam. Nie wiem skąd to, pewnie dlatego, że w tamtym tygodniu nie było live'a. Tak, to w tamtym tygodniu nie było live'a i bo się po prostu we mnie nazbierało z dwóch tygodni. Kasia pyta, hejka, czy warto inwestować w fotografa produktowego? Warto, ale jeżeli sama nie potrafisz zrobić zdjęć, aczkolwiek zachęcam Cię bardzo do takiego próbowania, do wypracowania sobie takiego jakiegoś sposobu na, swojego własnego sposobu na zdjęcia. O, dziękuję, poleciało serduszko i drugie i trzecie, bardzo Wam dziękuję, znaczy, że żyjecie, słuchacie i nie zagadałam Was. I zachęcam Ciebie bardzo, Kasiu, w ogóle każdego z Was do tego, żeby szukać i uczyć się robienia tych zdjęć produktowych z jednego prostego powodu. Wy wiecie najlepiej,
na co reagują najlepiej wasi klienci. I jeżeli decydujecie się na współpracę z fotografem produktowym, to po pierwsze, zawsze warto być przy robieniu tych zdjęć, dlatego że fotograf może być najlepszy na świecie, to może być po prostu ktoś rekomendowany przez milion innych osób, to może być osoba na froncie w ogóle fotografów wszystkich dostępnych w Polsce i za granicą, jednak ona wcale nie musi wiedzieć, którą stroną na przykład wasz kolczyk powinien być sfotografowany, albo która część tego kolczyka jest dla klienta najważniejsza. Taka osoba, taki fotograf nie będzie w stanie wam, jeżeli nie będziecie na tej sesji, nie będziecie mogli przekręcić ten bigiel, tu kamień poszedł nie w tą stronę, tu odcisnęłaś palca na kamieniu, na Swarowskim widać linie papilarne. Jeżeli nie będziecie fizycznie na takiej sesji, to zostawiacie takiemu fotografowi absolutnie wszystko. Kompozycję, ułożenie, nie wiem, jakieś takie właśnie defekty w stylu odbity palec na kamieniu. No i już pomijam nawet kompozycję, bo zakładam, że możecie powiedzieć, że chcecie zdjęcia na przykład na filiżance i spodeczku, albo na takim tle, a takim tle, albo nawet możecie wysłać te elementy, ale nie będziecie w stanie reagować i nie będziecie w stanie dopilnować tego zdalnie, żeby dany produkt był ułożony odpowiednio do obiektywu, żeby mieć tą pewność, że on jest sfotografowany z absolutnie jego najlepszej strony. Mało tego, że on jest sfotografowany tak, że widać, co to jest za produkt, nie pozostawia to żadnej wątpliwości dla odbiorcy, czy to jest na przykład broszka czy wisior, bo jest sfotografowany z każdej strony i widać zaczep na przykład, albo widać rewers, tego wcale nie musi widzieć fotograf, któremu zlecacie zrobienie takich produktów, zdjęć takich produktów. No i o to chodzi, żeby po prostu mieć nad tym jakąś kontrolę, więc oczywiście, jeżeli już całkiem nic nie wychodzi, nie dajecie rady robić tych zdjęć, tak, można podjąć współpracę, ale nie podejmujcie ich zdalnie, dlatego że widziałam efekty kilku takich współprac, bo czym innym jest oddanie na przykład swoich produktów na sesję stylizowaną, gdzie wiadomo, że kolczyk będzie wisiał na uchu, jeżeli to jest biżuteria, kolczyk będzie wisiał na uchu i on nie może wisieć do góry nogami, jest jeden kierunek, w którym on może wisieć, jeden sposób, w którym on się układa, o tyle jeżeli się układa dany produkt na płasko, to można to zrobić dobrze, a można to zrobić naprawdę beznadziejnie. I widziałam takie sytuacje, nawet na grupie pojawiały się, że zobaczcie, dostałam zdjęcia od fotografa, wyglądają tak, a ludzie patrzyli i się zastanawiali, serio, od fotografa? Nie dlatego, że fotografie technicznie były złe, bo fotografie technicznie były dobre. Ziarno, fokus, te wszystkie pierdy, od których zależy dobra fotografia, to wszystko było dobrze, ale coś w tych fotografiach było nie tak. Brakowało tego takiej iskierki, takiego pierwiastka, wyczucia, bo fotograf to jest fotograf, a rękodzielnik to jest rękodzielnik, a sprzedawca to jest sprzedawca, marketingowiec to jest marketingowiec. Wy jesteście rękodzielnikiem, sprzedawcą i marketingowcem i patrzycie tymi trzema oczami na dany produkt i tylko wy będziecie wiedzieć, jak go ułożyć i jak go skomponować tak, żeby był dobrze sfotografowany, a fotograf zrobi tę robotę od strony technicznej, że fotografia nie będzie przypalona, prześwietlona, będzie fokus, nie będzie ziarna. Te wszystkie takie rzeczy, na których ja się nie znam. Bo musicie wiedzieć, że do dzisiaj robię zdjęcia telefonem. Wszystkie zdjęcia biżuterii produktowe robię telefonem. Bo jestem za tempa po prostu na robienie zdjęć. Aparatem fotograficznym. Kupiłam lustrzankę. Może ktoś chce odkupić ode mnie. Kupiłam lustrzankę 2 lata temu i zrobiłam ambitnie. Pomyślałam, że jak pojadę na wakacje z Edytą Maricellą do Chorzki nad morze, to się tam nauczę robić zdjęć. I zrobiłam chyba z 50 zdjęć i to były ostatnie, pierwsze i ostatnie zdjęcia zrobione lustrzanką. Ja tamtej pory jej nie ruszyłam, więc leży prawie nieśmigana. Nie wiem, na co czeka. Nie widzę więcej pytań. Czy to znaczy, że nie ma? Padliście tam po drugiej stronie. Nie mam czym popić. Renata pisze, że mów tylko czymś popij. No właśnie, nie mam. Wiecie, nawet wysiorbałam ostatnią wilgoć z kawy, zostawiając na kubku taką ścieżkę z błota, bo ja piję kawę z błotem takim na dnie. Więc nawet nie mam jak przecedzić przez błoto chociaż krople kawy. Nic sobie nie wzięłam. Do kuchni daleko. Ja już nie będę szła. Monika pisze, że też mam nadzieję, że jak pojadę z Edytą, to się nauczę.
No tak, ona nawet podejmowała, Edyta, nawet podejmowała taką próbę nauczenia mnie tych zdjęć raz u Hoszki, a właśnie raz u mnie tutaj na Roztoczu i to nigdy się nie udało niestety. Iwona pyta, Gosia, jaki masz telefon? Moja lustrzanka też leży, telefon łatwiej. Mam w tym momencie Samsung S10 Plus i on ma świetny aparat, naprawdę świetny. Jestem nim zachwycona, chociaż jeszcze nie poznałam wszystkich jego możliwości, dlatego że mam go od 2 tygodni. A jeżeli dzisiaj macie odbiór taki trochę za tego, za mygiełku, to tylko dlatego, że upadł mi, niestety, już chyba, nie wiem, po tygodniu posiadania, upadł mi i się zbiła szybka akurat na obiektywie tym. I na szczęście go ubezpieczyłam, bo wiecie, że wymiana wyświetlacza w tym telefonie kosztuje 1700 zł. Więc na szczęście jest ubezpieczony. Tylko czekam na dobry moment, kiedy go będę mogła wymienić, bo to też nie tak hop-siup i trzeba telefon na tydzień zostawić w serwisie, więc czekam aż mój taki drugi telefon. Poprzedni telefon, jakim robiłam zdjęcia, to był Samsung S... coś też, S9? Chyba S9 albo S7, ale też S, bo te Samsungi S to ponoć mają wszystkie... jakby wszystkie Samsungi te S to mają najlepsze te aparaty, ja potwierdzam, to ja jestem bardzo super, jestem mega zadowolona z tego aparatu, mega, z tego telefonu i z tego aparatu, tylko muszę w końcu, no, pilnować tego, żeby mi się nie zbijał, chociaż nigdy wcześniej nie zbiłam, moje wszystkie telefony zawsze przechodzą, wiecie, na męża, potem na córkę, i Boże, następne pytanie, które mnie będzie kompromitowało publicznie, bo Renata pisze, w jakim programie obrabiam. W Instagramie. Naprawdę. Wszystkie zdjęcia obrabiam przez te narzędzia do obróbki zdjęć, które daje Instagram. I jak chcę sobie obrobić zdjęcie, a nie chcę go publikować na Instagramie, to sobie po prostu wyłączam internet. Obrabiam sobie to zdjęcie, a mam zapisane w ustawieniach, żeby automatycznie zapisywał zdjęcia publikowane. Kasuję i dopiero włączam internet. Nie używam żadnego programu do obróbki graficznej, żadnego. Wszystko robię przez telefon i wszystko robię tymi narzędziami, które są tam wbudowane w Instagrama. Przepraszam. To jest bardzo nieprofesjonalne i to nie powinno w ogóle tutaj paść. Skoro już padło takie pytanie, to odpowiedziałam. Tak. I co? Nie ma więcej pytań? Jak nie ma, to będziemy kończyć. Ja Wam jeszcze tylko powiem, że odpaliłyśmy w końcu naszego Instagrama, tak a propos. Mamy bezcukrowego Instagrama, tam będzie nam trochę tak bardziej w trybie instant łatwiej nam się z Wami porozumiewać. Będziemy tam wrzucać trochę inspiracji, trochę będzie live'ów, też na Insta Stories. Więc jeżeli macie tylko ochotę i używacie Instagrama i macie Instagrama i zaglądacie do niego na telefonie na przykład podczas podróży, pociągiem, autobusem czy czym tam podróżujecie, to zachęcamy i zapraszamy Was do tego, żeby sobie nasz Instagram dodać do obserwowanych i zaglądać do nas od czasu do czasu. Oczywiście zapraszamy Was również na naszego YouTube'a, na naszego bloga. Zdajemy sobie sprawę obie, że ostatnio troszkę przycichło i troszkę rzadziej pojawiały się nowe wpisy, troszkę rzadziej do Was piszemy, ale to tylko dlatego, że mamy tak dużo pracy w tym momencie, że doba jest za krótka. Miałam w planach na lipiec tyle rzeczy Wam zrobić. Wszystkie są zapisane tam, nie wiem czy widać, jest drukarka, a na drukarce jest taki zeszycik. A w tym zeszyciku mnóstwo karteczek i to wszystko jest dla Was. To wszystko czeka na wolny przebieg, na po prostu chwilę, w której będę, jak nie mam czasu, jak coś mi przyjdzie do głowy i na przykład nie mam czasu, no, nie mam czasu pisać na, o, sięgnąć po zeszyt, to piszę na takich karteczkach, a później je przyklejam. Wszystko mam jeszcze o tak, no ale... Jeszcze chwila, ten sezon ślubny nie trwa nie wiadomo ile i on tylko patrzeć i się będzie kończył i będziemy mieć więcej mocy przerobowych i wrócę, bo powiem szczerze, nawet z Karolką rozmawiałyśmy wczoraj, że nam już się strasznie chce zagęścić tutaj dla Was tą pracę na bez cukru, żeby, no, żeby z powrotem tutaj się pojawiać częściej i te tematy na live'y, które się pojawią,
jesienią na grupie też już są dość tak mocno określone i dość tak mocno opracowane dobrze, więc tak, na razie musimy przetrwać ten czas, żebyśmy my przetrwały ten sezon ślubny i żebyśmy się nie zaorały na amen. Chociaż no, bywają dni, że mam wrażenie, że zaraz dostanę wylewu albo zawału, albo czegokolwiek, albo jednego i drugiego naraz. Ale no, ale i tak Was zapraszamy, bo tam jest dużo takich wpisów archiwalnych, dużo jest nagrań archiwalnych, z których możecie oczywiście czerpać. Ci z Was, którzy jeszcze nie są na naszej grupie, wskakujcie na naszą grupę, grupa Biznes bez cukru, bo tam dzieje się dużo fajnych rzeczy. Mamy bardzo zaangażowaną społeczność, dużo rękodzielników się udziela. Tak jak obserwujemy, chyba się nie zdarzyło, żeby jakiekolwiek pytanie zostało bez odpowiedzi. Więc oczywiście zapraszamy. Zachęcamy Was do zakupienia naszego e-booka o kliencie idealnym, bo to jest naprawdę świetny e-book. Nie mogę powiedzieć inaczej, bo tak jest po prostu, taka jest prawda. No i cóż, no i tyle. Chyba tyle. Chyba tyle miałam Wam do powiedzenia. Karolina, czy ja miałam coś jeszcze powiedzieć? Czy miałam coś jeszcze powiedzieć dzisiaj? O Instagramie powiedziałam. Chyba tyle. Chyba tyle, nie będę przedłużać. O, Renata jeszcze pisze, czy da się obyć bez Instagrama? Mam Facebooka i kanał na YouTubie. Da się, oczywiście, że się da. Tak naprawdę to nie da się być wszędzie. Jeśli chodzi o wybór mediów społecznościowych, to najważniejsze dla Was jest to, żebyście się dowiedzieli, gdzie, z których mediów społecznościowych korzystają Wasi klienci i Wasze zadanie to jest bardzo proste, bo macie być tylko tam, gdzie są Wasi klienci. Jeżeli wiecie, że Wasi klienci są na Instagramie, to musicie być na Instagramie. Po prostu. To jest jedyny klucz, którym powinniście się kierować przy wyborze mediów społecznościowych, z których będziecie korzystać przy promocji swojego rękodzieła. Jesteście tam, gdzie są Wasi klienci. Jeżeli my pracujemy w branży ślubnej, to ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której nas na Instagramie nie ma, dlatego że Instagram to jest takie medium stworzone pod branżę ślubną. Natomiast z drugiej strony nie wyobrażam sobie, jakby można zaistnieć z kanałem, z biżuterią ślubną na YouTubie. Trudne by to było, dla mnie przynajmniej, nie wiem, może dla Karoliny byłoby to łatwiejsze. Więc jeśli chodzi o Pillow Design i o Perfect Day, czy tylko nasze dwie marki ślubne, nawet nie rozważamy tego, żeby być na YouTubie. Musicie się zastanowić, z których mediów społecznościowych, jeżeli produkty Wasze są kierowane do młodzieży, no to oczywiście rozważacie również media społecznościowe, z których korzysta młodzież, nie wiem, te Snapchaty, te inne TikToki, czy to tam jest, zakładając, że ten przedział wiekowy na przykład jeszcze nie jest na Facebooku, bo wiadomo, że na Facebooku no, jest troszkę starszy. O ile te takie nastolatki zakładają sobie w pierwszym takim pędzie, o, mogę sobie założyć Facebooka, o tyle z takich obserwacji mojej nastolatki wynika, że bardzo niewielka część z nich na tym Facebooku zostanie i po pierwszym takim zachłyśnięciu się Facebookiem dzieciaki po prostu siedzą na Messengerze, a z Facebooka zupełnie nie korzystają, więc po prostu musicie, to jest znowu dowód na to, jak bardzo dobrze trzeba znać swojego klienta idealnego i jak bardzo dużo trzeba o nim wiedzieć, bo nawet wybór tego, gdzie się promujemy, gdzie puszczamy płatne kampanie, bo też nawet w sytuacji, w której macie Facebooka, Instagrama i Pinteresta, i wiecie, że najwięcej Waszych klientów jest na Instagramie, a Wasz budżet na reklamę jest bardzo ograniczony i nie tak znowuż duży i nie bardzo ma ochotę się rozciągnąć, no to fokusujecie się po prostu na tym medium, które będzie najskuteczniejsze, czyli na tym medium, do którego zaglądają najchętniej Wasi klienci. I zamiast rozdrabniać sobie niewielki budżet na małe kampanie w 5 różnych mediach społecznościowych, bierzemy ten budżet niewielki, ale fokusujemy się na jednej kampanii w tym medium społecznościowym, o którym wiemy, że przyniesie Wam potencjalnie najwięcej klientów, bo najwięcej klientów korzysta właśnie z tego, a nie innego. No, kropka. Słuchajcie, będę kończyć. Karola pisze, że powiedziałam już wszystko i nie mam żadnych nowych ogłoszeń parafialnych. Widzimy się za tydzień po raz kolejny tutaj na fanpage'u Biznes bez cukru, na kolejnej sesji Q&A. Jeżeli, bo czasami tak bywa, umknęło mi jakiekolwiek pytanie w komentarzach,
to zacznę od tego pytania kolejną transmisję lub odpowiemy albo jest na to pytanie w komentarzu pod tym live'em. Tymczasem pozostaje mi powiedzieć Wam, żebyście mieli fantastyczny wieczór. Korzystajcie z lata, póki jeszcze jest, bo już zaraz połowa sierpnia, nie wiadomo kiedy to minęło. Miejcie się dobrze, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia za tydzień we środę o godzinie 19 na kolejnej sesji Q&A sprzedażowym, na sprzedażowym Q&A rękodzielnika tutaj u nas na fanpage'u Bez Cukru. No i wiem co jeszcze, koniecznie powiedzcie o nas swoim znajomym, przyjaciółkom, rodzinie, tej części Waszego świata, Waszych znajomych, która zajmuje się rękodziełem. Będzie fajnie, jeżeli powiecie im o nas i zaprosicie do naszej społeczności. Tymczasem trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Pa, pa, pa.